A kuku! Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Dawno żeśmy się nie widzieli, prawda? Nie, to nie było zdecydowanie śmieszne. To był po prostu strasznie żałosny i beznadziejny żart. Mam do was bardzo ważne pytanie. Wiecie, kim jest Sonic? Odpowiem na to pytanie bardzo prosto. Sonic to jest Jesz. Możemy się rozejść. Brawo, brawo. Znowu to zrobiłeś. Brawo, naprawdę super. A tak poważnie, już bez żadnego śmieszkowania, tylko tak szczerze. Znacie Sonika? A znaliście Sonika od troszkę innej strony niż jest on opisywany? Sonic zawsze jest opisywany jako ta dobra postać, ten waleczny jeż, który walczy ze złem. A co jeżeli sam Sonic ma w sobie dużo żółci i zła? Ktoś patrzył w ogóle pod tym kątem? Czy tak nie bardzo patrzył pod tym kątem? Moi drodzy, myślę, że ten wstęp powinien już komuś zapalić pewną czerwoną lampkę z tyłu głowy, że te słowa, które w tym momencie mówię, coś oznaczają. Jak najbardziej, oznaczają. Chciałbym was zaprosić na coś, co planowałem zrobić od bardzo dawna, ale zostałem zmotywowany po tym, jak ostatnio odpaliłem jeden ze swoich starych filmów. Jak go odpaliłem, to go po 2 minutach wyłączyłem, ponieważ bardzo byłem zażenowany swoją postawą i można by powiedzieć swoim stylem bycia, więc w troszkę odnowionej i odświeżonej wersji wracam do was ja po 8 latach do gry, którą właśnie 8 lat temu wrzuciłem na kanał i wbiła ona aż 11 tysięcy wyświetleń. Ale zanim zaczniemy, mam pewien mały challenge dla was. Jeśli chcecie, żeby po tym filmie o godzinie 19, między 17 a 19, pojawił się drugi film, to zostawcie pod tym filmem 10 łapek w górę. Daję wam teraz takie wyzwanie. Jeśli zostawicie pod tym filmem 10 łapek w górę, o 19, między 17 a 19 wleci drugi film, który mam już dla was przyszykowany. Natomiast jeżeli challenge'u nie podołacie, no to film wleci wtedy o innej porze, czyli według mojego planogramu o godzinie 22, idealnie w nocy. A ten film prawdopodobnie wleci z rana, gdyż mamy teraz czas jesienny, czas zimowy, jakkolwiek to brzmi, o 6 rano, czy nawet o 5 rano jest mega, mega ciemno. Co za tym idzie? Skoro jest mega, mega ciemno, to myślę, że idealnie mogę się wpasować w klimat. Ale czy wleci to o 6 rano? Czas pokaże. Nie chcę nic obiecywać. A teraz, bez zbędnego pitolenia, zapraszam was na podróż w czasie. Dobra, siema, siema, kurwa, witam. W ogóle nie wiem, dlaczego takie brzydkie przywitanie z mojej strony wyszło. Słuchajcie, moi drodzy, lecimy z koksem. Nagrywa się, tu się elegancko nagrywa. Dobra, odpalamy, lecimy. Jest niby Sonic, co nie? No, też widzę Sonika. Wy też go widzicie, nie? O! O! Ktoś z was w ogóle jakkolwiek był zaskoczony tym, co przed chwilą się wydarzyło? Nie, ja też nie byłem zaskoczony. Krótka historia. Ta gra powstała chociażby na podstawie creepypasty. W pewnym sensie przedstawia historię dwóch takich, można by powiedzieć, kidosów, takich małych bobo fanów Sonika, którzy uwielbiali, jeden z nich uwielbiał w ogóle grać w Sonika Unleashed, drugi uwielbiał bardzo Shadowa, no i pewnego razu jeden z nich dobrał się do nieodpowiednich stron. Nie będę tam już nawet wchodził w szczegóły, jakie on strony odwiedzał, bo to nie jest istotne. Istotne jest to, że sprowadził na siebie i na swój komputer nieszczęście. I ponoć finał historii z perspektywy tego pierwszego była ta... Finał tej historii z perspektywy tego pierwszego jegomościa był taki, że po prostu no wącha kwiatki od spodu. Ale zanim zaczął wąchać kwiatki od spodu, to wysłał swojemu pierwszemu przyjacielowi Tomowi grę, która, a raczej płytkę CD, która, na której był napis Sonic. I teraz ktoś sobie może pomyśleć, że okej, Sonic, co w tym dziwnego? Otóż kiedy włożył tę grę do napędu, to odpalił mu się właśnie ten tytuł. Ten, który teraz widzicie. I jest to gra, która powstała na podstawie tej właśnie creepypasty. Nie na odwrót. To nie jest tak, że najpierw była gra, a potem creepypasta. Gdyż najpierw powstała historia, a potem powstała gra. Najpierw historia, potem gra. Nie zaburzajmy tej liniowości czasu, jakkolwiek to nie brzmi.
Dobra, mamy tutaj trzy sloty. Mamy Tailsa, Knucklesa oraz doktora Ivo Robotnika, bądź też Eggmana. I... no co? Niby Sonic 1. Tu nie ma Sonika. Gramy tutaj innymi postaciami, a nie Sonikiem. Trochę dziwne, co nie? Bardzo zabawne, naprawdę. Boki zrywać. Hill Act 1. Wzgórze Akt 1. No, jesteśmy sobie Tailsem w strefie Green Hill. I to Green Hill delikatnie, nawet nie delikatnie, bardzo mocno różni się od tego Green Hill, którego znamy i pamiętamy z Sonika 1, bo nie ma tutaj żadnych wzgórz, nie ma tutaj żadnych innych wyższych lub niższych elementów, żadnych kolców, przeciwników, nic, po prostu nic. Mamy tylko w tle wodospad i dzień, tak jak to było za dnia w normalnym Green Hill, i mamy prostą drogę w prawo, co po prostu nie wiem. Nie wiem, po prostu ja nie wiem, jak ja mam to inaczej skomentować, moi drodzy. Jest no na pewno Kongo, no nie? Tak więc słuchajcie, idziemy w lewą stronę, zagramy nie wedle zasad, troszeczkę wyjdziemy na przekór tym zasadom. O, coś się tutaj zmieniło. Nie pamiętam Sonika X od tej strony, bo jak ja ogrywałem Sonika X 8 lat temu, to w ogóle była to chyba jedna z pierwszych wersji, a ta wersja, którą ogrywam, jest to wersja 7, jest to ta finalna wersja, tak więc jest dużo takich ciekawych smaczków i easter eggów, które mam zamiar wam tutaj pokazać. I dla ciekawskich, pierwsze na co zwrócę uwagę, to chociażby to, że podłoga, która tutaj jest, to jest bodajże z poziomu z Lava Reef Zone z Sonika 3 albo Sonika 3 i Knuckles, a tło, które jest w tle, to takie trochę połączenie Oil Ocean z Flying Battery Zone, ale pewności stuprocentowej nie mam. I przechodząc sobie właśnie tę ścieżkę, bo już się tutaj do góry nie dostaniemy, dla kogoś, kto bardzo by chciał spróbować, w ogóle nawet nie działa ten helikopterek Tailsa, tak więc jesteśmy delikatnie mówiąc w dupie. Ale mamy na dole Sonika. Sonika, który ma zamknięte oczy. Bardzo podejrzane, co nie? Ja na miejscu Sonika, nie wiem, otworzyłbym te oczyska, zobaczyłbym, że hej, Tails tutaj przyszedł. Hej, pobawię się z nim. Chowanego. W berka. Zagram w kółko i krzyżyk. No ale nie, on woli sobie spać, więc myślę, że przerwiemy mu ten sen. I... Bungie! No chyba na chwilę oczy otworzył, o ile pamięć mnie nie myli. Bo przed chwilą tak przynajmniej mi się wydawało, że coś takiego miało miejsce. O! Widzicie? Był tutaj szary pierścień, którego zebraliśmy i... nagle pierścienie nam się zaliczają od... minus jeden i w ogóle... zauważcie jedną rzecz. To nie powinno mieć miejsca w normalnym Soniku chyba jeden, że Tails nagle... kiedy skacze sobie tutaj przy tej liczbie minus 1, to nagle on zasłania tę liczbę minus 1. Wydaje mi się, że w oryginalnym Soniku coś takiego nie miało miejsca. Ale to jest fangame, więc wszystko jest możliwe. W ogóle te czcionki są zupełnie inne, nie wiem czy zwróciliście uwagę, czcionkę czasu, który leci, no nie? Im dłużej słucham tę muzykę, tym coraz większy niepokój czuję, no i już... mam powód do czucia niepokoju, gdyż mamy tutaj kwiatki, które są porozrywane i pierwsze ofiary tak naprawdę. Nie wiadomo kogo, w ogóle co tu się wydarzyło w tym świecie, że takie, że tutaj ptaszki są martwe, zwierzęta w ogóle są martwe, no zauważyć? Widzicie to w ogóle co tu się dzieje? Naprawdę jest to dosyć przerażający widok, nie będę tego ukrywał. Na pewno osoby małoletnie, które grają... zagrałyby pierwszy raz coś takiego, mogłyby poczuć swoisty niepokój. Jezus Maria, teksańska masakra, czy co tutaj się w ogóle wydarzyło? Halo? O, muzyka się wyłączyła. A czas nadal leci. Ciekawie. No dobra, idziemy... no dobra, idziemy prosto przed siebie, bez zbędnego pitolenia. O, Tails zobaczył Sonika. Okej.
Nie podchodź do niego, nawet nie próbuj. A, już otworzył oczy, dobra. Po... musztarda po obiedzie, tak zwana. No, zdecydowanie, na pewno to Sonic, no. Ajajajajajajajaj, Tails tutaj chyba tym wzrokiem chce mnie przekonać, że wpakowałem go w niezłe gówno. Spokojnie, Tails, nie tylko ty wpakowałeś się w to gówno, bo ja również jestem zakopany po uszy, jeżeli chodzi o to gówno. Gówno, nic nie zrobiłem, gówno, bardzo... to są cytaty bardzo mądrych ludzi, swoją drogą. Idąc dalej, jesteśmy w piekle, no co tutaj dużo mówić, to jest niby obszar Angel Island, ale cały w płomieniach i w ogóle dlaczego mamy bawić się z Sonikiem w chowanego, z jakiej to niby racji? Jeszcze rozumiem, gdyby Sonic chciał naprawdę się bawić w chowanego i tutaj by zaraz powiedział takie akuku, ale no... no nie ma go, gdzie on jest? Halo Sonic, wracaj tu, ścierwojadzie. W ogóle czy tylko dla mnie ta muzyka w tle jest naprawdę przerażająca? Weźcie sobie, posłuchajcie chwilę. Błagam. Uciekaj, Tails, uciekaj, nawet skakać nie mogę, Tails, uciekaj, uciekaj od niego! No i masz ci, babo, placek. Tails płacze. A ja razem z nim. Nie żeby coś, ale jesteś pierdolonym cheaterem. Tyle mam ci do powiedzenia. Knuckles. Czemu on się ciągle śmieje? To nie jest śmieszne, Sonic. Ty jesteś żałosny po prostu. Patrzcie, jaki chuj z tego Sonika, nie? Daje przyjaciela dla Tailsa i każdej tutaj napotkanej osoby, a potem wbija im przysłowiowy nóż w plecy. Co za chuj śmierdzący. Idąc ponownie w lewo, możemy natrafić pewnie na też ciekawą jakąś rzecz. Ja nie wiem, ale zobaczymy. O, a co to za dziura? Patrzcie, w ogóle przy okazji możemy X-em ten atakować pięścią, widzicie? Lol. Umiecie tak? W oryginalnym Sonicu AX w wersji pierwszej tak nie było, więc jest to jakaś nowość. Dobra, czy chcę skoczyć? Powiedzcie mi, czy Knuckles chciałby skoczyć? Jak myślicie? Spójrzcie w ogóle na jego wyraz twarzy. Ta twarz chyba wyraża więcej niż 1000 słów. Myślę, że Knuckles jest w pewnym sensie zobligowany lub zmotywowany do skoku, tak więc ja pozwolę mu to zrobić. To chyba nie tak miało wyglądać. To nie jest tak, że ja nie lubię grać wedle zasad. Ja nie będę grał według twoich zasad. I teraz trafiliśmy w ogóle chyba do jakiegoś miejsca, gdzie tak naprawdę w sumie nie wiem, co to za miejsce, jakąś schizę w tym momencie chyba Knuckles ma. W ogóle sam fakt, że Knuckles to przeżył, to jest dziwne, bo Tails zginął z rąk Sonika, a Knuckles po takim skoku przeżył? Trochę dziwne, ale okej. Dlaczego jest tu napisane Micha? Ja mam na imię Michał, a nie Micha. To wyjaśnimy sobie raz na zawsze, panie X. Dobra, rozumiem, że to jest twój świat. Grasz wedle swoich zasad. Ale z łaski swojej wyłącz tę psychodeliczną muzykę, bo ryje ona beret. Serio. Wy to słyszycie, co tu w ogóle gra nam w tle? Nie wiem, on próbuje się ze mną jakoś komunikować, ale mu trochę średnio to wychodzi. Nie strasz, bo się zesrasz. Nie, mam w dupie to, co ty masz mi tutaj do zakomunikowania, prawdę mówiąc. Ta, ja będę następny. W twoich snach chyba. Wracając do You Can't Run, czyli nie możemy biegać, zbierzmy, co jest nasze. Swoją drogą, bardzo ładnie prezentuje się ten szary pierścień i to czerwone coś, co... tak pulsuje wokół tego pierścienia. Bardzo mi się to podoba. Dla ciekawskich osób, podłoga, która tutaj jest, jest żywcem wzięta ze Scrub Brain Zone z Sonica 1. Tło to w ogóle chyba jest Bad Stardust Speedway z Sonica CD.
Ciekawe naprawdę połączenie obu gier, a muzyka, która leci, to jest motyw Gygiasa z gry Earthbound. I jest to bardzo ciekawy motyw, mrożący krew w żyłach. Na pewno jakbym był małym Bobo i zagrałbym w to pierwszy raz, to czułbym pewnie jakiś delikatny niepokój. Sonic nas próbuje przestraszyć. Ła, nagle kurde krew się pojawiła, no. Straszne. To było jeszcze straszniejsze. W ogóle to ta literka O trochę taka dziwna była. Dobra, atakujemy cię, pa, ho, ho tutaj, klepiemy się, ho, 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 co, myślisz, że co? No i przejebałem. Jezus Maria. Co ja żem odwalił? Wiecie, co jest tym wszystkim najśmieszniejsze, że mówi to Sonic. Osoba, która, raczej postać, która ratowała badniki przed złym doktorem Eggmanem, wykradała 7 szmaragdów chaosu, pokonywała jednego bossa, drugiego, trzeciego, czwartego, ósmego, dziesiątego, nieważne. Ta sama postać mówi, że tyle dusz do zabawy, a tak mało czasu. Sonic, ty chyba przedawkowałeś marsjanki zdecydowanie. Tak, taki mam dla ciebie przekaz. Nie wiem, może kiedyś to do ciebie trafi. Dobra, doktor Eggman. Okej. Okay. Super. Trzy kropki. W ogóle te trzy kropki nie weszły w ten owal cały, więc to, trochę się to wszystko zlało z tym tłem. No i gramy sobie tutaj doktorem Robotnikiem w coś, czymś, co przypomina takie opuszczone... Bardziej to jest Marble Zone, tylko że w takiej wersji bardzo zaniedbanej i doktor Eggman uciekający w tej swojej animacji, jak ucieka, kiedy tam Sonic go pokonuje, no nie? W ogóle skakać nie możemy ani nic, więc jedyne co możemy to po prostu biec przed siebie w prawą stronę i tak też zrobimy. Tutaj w ogóle ten Tom czy Kyle był strasznie zesrany, dosłownie tak był posrany grając w tę grę, że tam chyba gdzieś musiał po drodze, no nie wiem, zaliczyć przy okazji niejedną wizytę w toalecie. A widzicie, na mnie to nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, bo już nie pierwszy raz gram w Sonica X-e. Natomiast uważam, że jednak dla kogoś, kto się bardzo, tak zbyt bardzo mocno wczuwa w takie gry, no to... No nie polecałbym granie w to, bo może faktycznie wywołać takie skutki jak u tego Toma, Kyla, czy nie wiem jak oni tam mieli w sumie. Ta fantastyczna dwójka. I dobra, nie możemy tutaj nic zrobić. Myślałem, że jakiś jeszcze easterek będzie, a tutaj się okazało, że nic. Tak więc możemy co jedynie zejść w dół. Muzyka, która nam towarzyszy, to jest ta sama co leciało w Hill, tylko że teraz leci to w normalnej wersji nieodwróconej. Taka ciekawostka. No i super. Teraz już nawet do góry nie pójdziemy. Muzyka przestała grać i w ogóle teraz płomień jest czarny. Ja kiedyś w ogóle myślałem, że ten płomień zgasł, a tu się okazuje, że to jest czarny płomień. Tak więc taka ciekawostka. I widać, że Eggman jest bardzo, bardzo, bardzo zesłany. Zesrany. O, przylas. O, widzicie? Taki z niego chuj. Siema. Ładne ząbki masz. Widać, że chyba czyszczone Colgate'em, czy tam jakimś Blendametem, czy nie wiem, jakąś inną pastą. Ty, Sonic. Chcesz może coś z Avonu? Dobra, dobra, spokojnie, żartowałem, ty. Nie musisz się na mnie wydzierać. Jezus Maria, ale niewychowany kurde gbur. Chami prostak z niego. A dzieci grają w twoje gry. Ogarnij się. Ja myślę, że ty byłbyś idealnym przykładem na pato streamera albo pato twórcę. Nie jestem gotowy na rundę drugą. Tyle mam ci do powiedzenia. No to po ptakach, moi drodzy, zostaliśmy zweryfikowani przez tutaj jednego wielkiego
potężnego Sonika XE Farmazona jednego. I tu w ogóle coś po japońsku pisze, ale ja nie ogarniam nigdy tych przepowiedni. Uważam, że są to jakieś takie dziwne rzeczy z palca lub z dupy wyssane, tak więc myślę, że nie będę się sugerował tymi rzeczami i po prostu wyłączę te. Więc morał z tej historii jest taki. Sonic okazał się chujem wobec swoich przyjaciół. Nie warto mu ufać. Jest przebrzydłym, obślizgłym chujem. Koniec bajki. Dobranoc. Ej, ktoś puka. Też to słyszeliście?